Dzień dobry. Edyta Dzień Plich, dobry. Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szkole, od której wszystko w Warszawie się zaczęło. Pierwsza społeczna szkoła bednarska. Witam panią dyrektor, panią Wandę Uczak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nazywam się Wanda Uczak, jestem dyrektorką tej szkoły i chciałabym po prostu odpowiedzieć na te kilka pytań. Dziękuję bardzo. Gdyby pani zechciała powiedzieć właśnie, czym jest bednarska, co to jest za szkoła, co ją wyróżnia? Są szkoły w Warszawie, które mają 2, 3, 5 lat, a państwo już macie niezłą historię. Dużo już wiecie o nie tylko nauczaniu, ale o właśnie procesie, który się w tej szkole toczy od lat. Ciągle jakby pracujecie nad tym i kolejne pokolenie uczniów, część to nauczyciele już u państwa, bo wiem, że właśnie to jest bardzo częsta praktyka, mówią, żeby bednarska to szkoła, która kształtuje i właściwie całkowicie wpływa na losy. Co to znaczy pójść do szkoły bednarskiej? Dla kogo ona jest? Znaczy, my już jesteśmy, we wrześniu będą 34 lata, jak ta szkoła istnieje. Jesteśmy pierwszą społeczną i według mnie jedyną tak dużą społeczną szkołą. I dla nas to słowo społeczna oznacza bardzo dużo. To znaczy, chcemy, żebyśmy byli społecznością. Chcemy razem tworzyć naszą rzeczywistość szkolną i pomagać, wychowywać młodych ludzi, którzy będą następnie jakoś tworzyli naszą rzeczywistość światową, krajową, można tak powiedzieć. Staramy się wychowywać wszystkich i uczennice i uczniów w takim duchu, żeby wiedzieli, że są sprawczy, że mogą różne rzeczy zmieniać, że to tylko od nich zależy, jaki będzie ten świat wokół nich. Staramy im się nie przeszkadzać i pokazać, że są różne metody i różne drogi dojścia do tych wyznaczonych przez nich celów. Czy to oznacza, że ta codzienność i nauka w szkole różni się od takiej konserwatywnej szkoły, w której są lekcje, przerwy, nauczyciele stawiają stopnie, dopuszczają lub nie dopuszczają do matury? Czy ta codzienność jest inna, żeby właśnie w ten sposób zadziałać? Nie tylko wpłynąć na wiedzę z geografii polskiego, ale właśnie na postawę i na sprawczość. To znaczy, my jesteśmy inni, ale zarazem też bardzo podobni do innych szkół, bo u nas nie ma dzwonków, to po pierwsze, dlatego że uważamy, że każdy powinien pilnować czasu i powinien zdążyć na te lekcje i tak samo i grono nauczycielskie i uczniowskie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, są przedmioty, ale staramy się i stawiamy stopnie na koniec roku, stawiamy stopnie czasami w czasie trwania zajęć, ale też bardzo chcielibyśmy, żeby odejść od stopni, żeby jednak uczyć się tylko dla własnej satysfakcji i dla zdobycia wiedzy, a nie żeby otrzymać piątkę, szóstkę czy jakąś inną cyferkę. No ale to jest dość powolny proces, ale naprawdę jesteśmy cały czas w tym procesie. Co jest innego? Innego jest coś takiego, innego jest to, że nie wybierają dzieciaki rozszerzeń już od pierwszych dni szkoły i rozszerzone przedmioty mogą wybierać pod koniec pierwszej klasy, jak trochę się rozejrzą wokół siebie, zobaczą, co ich najbardziej interesuje, co chcieliby w życiu dalej robić i mogą rozszerzenia dowolne, w dowolnym połączeniu, tak tylko, żeby udało się ułożyć z tego plan, zaczynają od drugiej klasy. I również staramy się, żeby nasza szkoła była trochę mniej pruską, czyli mniej wiadomości wtłoczonych do głowy, a więcej pracy w grupie, więcej zdobywania wiedzy, umiejętności takie, żeby odseparować te wiadomości, które mogą być prawdziwe od tych, które są po prostu wytworzone w mózgach jakichś ludzi, a nie sprawdzone. I dlatego mamy przedmioty ogólne skomasowane w przedmiotach, które się nazywają moduły. To są różne zagadnienia trwające przez 4 tygodnie, przez 4 piątki, jest to 8 godzin zupełnie innych zajęć. W skład tych modułów, tak jak powiedziałam, wchodzą przedmioty ogólne, czyli historia, historia sztuki, filozofia z elementami etyki, przyroda, biologia, chemia, fizyka, elementy przedsiębiorczości, czasami matematyka, czasami literatura, czasami teatr. I w te piątki dzieciaki są dzielone na grupy, działają w zakresie swojej klasy i
poznają różne dziedziny wiedzy. A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że stawiacie nacisk na szczególną grupę przedmiotów, bo są szkoły, które mówią, że bardziej przygotowują na takie uczelnie jak SGH, zarządzanie, inne specjalizują się w przedmiotach takich biologiczno-chemicznych, inne określają się jako szkoła humanistyczna. Czy Bednarska ma taką specyfikę, czy osoby, które myślą o konkretnej grupie przedmiotów, szczególnie powinni się tam właśnie wybrać? Staramy się, żebyśmy byli ogólnokształcącym liceum, czyli kiedyś było tak, że byliśmy postrzegani przez ludzi z zewnątrz jako szkoła humanistyczna, tak. Dlatego że wszyscy mieli filozofię, mogli mieć historię sztuki. U nas w dalszym ciągu to jest, ale ludzi zdających rozszerzoną matematykę tak średnio na maturze jest więcej niż ludzi zdających przedmioty humanistyczne. Więc myślę, że staramy się, żeby nasi absolwenci, nasze absolwentki mogły znaleźć miejsce na różnych wyższych uczelniach, niestety nie tylko polskich, ale i zagranicznych, bo też mamy dużą część dzieciaków, które wyjeżdżają za granicę z naszą maturą. Co jest jeszcze innego? My możemy zapewnić im indywidualny plan od drugiej klasy, prawie każdy, tak jak mówię, pod warunkiem, że się da ułożyć, z dowolnymi rozszerzeniami, czyli można połączyć matematykę z fizyką, można połączyć biologię z chemią, tak jak prawie wszyscy wybierający się na medycynę, ale można połączyć biologię z historią sztuki, jeżeli człowiek jeszcze nie wie, gdzie się odnaleźć. Co jest jeszcze ważnego u nas? Ważne jest to, że staramy się dzieciakom pokazać, jak ten świat wokół nas funkcjonuje. To znaczy zabieramy ich do lasu, zabieramy ich na wyjazdy przyrodnicze, nie tylko przyrodnicze, ale i geograficzne, takie społeczne. Chodzi o to, żeby zobaczyli, że wiedzę można czerpać z różnych źródeł, nie tylko z książek. I jeszcze mamy, oprócz tego ogólnokształcącego profilu, mamy profile językowe, to znaczy język niemiecki, który może zakończyć się egzaminem DSD, jest to język bardzo dużym wymiarze i to jest specjalny program uczący nie tylko języka, ale i kultury Niemiec. Również inne języki mamy na poziomie rozszerzonym, czyli to jest hiszpański, włoski, francuski. I wszystkie te języki można również łączyć z przedmiotami rozszerzonymi. Nie ma żadnych ograniczeń. I jesteśmy, myślę, jedną z niewielu szkół, która ma łacinę jako przedmiot dodatkowy, rozszerzony i można jej się uczyć od drugiej klasy. A dużo się mówi też o życiu społecznym. To znaczy, że to nie są tylko lekcje, a potem każdy idzie w swoją stronę, idzie do domu. Mnóstwo szkół oczywiście organizuje wspaniałe festiwale teatralne, prowadzi swoje gazety, kółka filmowe, ale u was szczególnie głośno o tym, że Bednarska to właśnie nie tylko lekcje, ale też wiele działań w terenie. Czy jest jakaś proporcja ustalona, czy to jest jakaś magia, że od tylu lat to się udaje? To znaczy staramy się, żeby pokazać ten świat zewnętrzny i zainteresować ludźmi, którzy są wokół nas. Czyli mamy przedmiot inicjatywa społeczna i już od wielu lat akcję Świętego Mikołaja, którą rozpoczęła Gazeta Wyborcza wiele, wiele lat temu, przejęliśmy my jako szkoła, ale już teraz przyjęły od nas to absolwenci i absolwentki i są dwie panie, które zajmują się inicjatywą społeczną i są takimi osobami, które sprawdzają i od czasu do czasu pytają, pomagają, ale już to wszystko jest w rękach naszych uczniów i uczennic, absolwentów, absolwentek i to jest inicjatywa, która trwa prawie cały rok. Jest to zbieranie pieniędzy, jest to potem rozwożenie paczek dla dzieciaków potrzebujących, myślę, że takich, które nigdy w życiu mogłyby żadnego prezentu od Świętego Mikołaja nie dostać. To jest dużo różnych inicjatyw, to jest, które oni robią, biorą udział w olimpiadzie zwolnionych z teorii, to też są nasi absolwenci, którzy tę olimpiadę prowadzą, więc staramy się właśnie wychowywać dzieciaki, które naprawdę zmieniają ten świat wokół nas. Czy to jest tak, że środowisko bednarskie, które znowu jest takie charakterystyczne i absolwenci, którzy wcale nie idą w świat i nie zapominają do szkoły, jakiej chodzili, jak to się robi? To znaczy absolwenci, absolwentki przychodzą do nas, bo oni pomagają nam przy różnych wyjazdach. Zaczynamy już też ich wychowywać w trakcie liceum, to znaczy powstała właśnie z inicjatywy naszych dzieciaków
taka funkcja kapoka, kapoczki, to jest starszy, w cudzysłowie, brat, siostra, którzy opiekują się młodszym rodzeństwem, czyli uczniowie drugich, trzecich bądź czwartych klas są opiekunami pierwszaków, wyjeżdżają z nimi na wyjazdy, przychodzą na godziny wychowawcze, uczestniczą w życiu danej klasy i potem jeżdżą z nimi na te wyjazdy co roku. W związku z tym, jak opuszczają szkołę, to również są absolwentami, którzy nam pomagają. No, po jakimś czasie, po skończeniu studiów, niektórzy z nich wracają i niektóre z nich wracają do nas jako nauczyciela i nauczycielki. I teraz, jak był dzień otwarty, tak jak przedstawiałam nasze grono pedagogiczne, to bardzo dużo wśród nich to są absolwenci naszych pierwszych roczników, ale nie tylko, tylko tych, którzy po prostu skończyli studia i wracają do nas. Fajnie jest pracować z takimi ludźmi, bo oni też o tej naszej szkole wiedzą dość dużo, to znaczy wiedzą, że jeżeli jadą do lasu, to może tam spotkać ich przeróżne przygody. Oczywiście również nie tylko wyjeżdżamy do lasu, ale również jeździmy po różnych miastach, no bo historii sztuki nie da się nauczyć tylko chodząc i oglądając drzewa. I również są wyjazdy językowe, również działamy w takiej europejskiej organizacji szkół, którym się chce, które chcą zmieniać różne rzeczy i związane z tym są wyjazdy do domów różnych ludzi w całej naszej Europie i te przyjaźnie zawiązane właśnie w ciągu szkoły, potem procentują, oni już zaczynają nie tylko kontaktują się między sobą w czasie trwania tych zajęć, które my im zapewniamy, ale również potem te przyjaźnie trwają. Mam nadzieję, że to będzie również taka, dla nich Europa już po prostu będzie jednym światem, a nie poszczególnymi państwami. W takim razie, kto ma szansę dostać się na Bednarską, to znaczy jacy ósmoklasiści, czy muszą mieć świetnie być z matematyki, z polskiego, czy jakoś mieć jakieś właśnie takie cechy osobowościowe, które sprawią, że będą mieć te szczęście, żeby po prostu dostać się do szkoły. Czy jest profil taki? Znaczy, lubimy mieć dzieciaki, które są wewnątrz sterowne, to znaczy takie, którym nie musimy za dużo mówić, co mają robić. Oczywiście my im będziemy pomagać, ale takie, które chcą coś zrobić dla siebie i dla innych, bo to też jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście ten egzamin z polskiego i z matematyki też muszą napisać, bo po prostu jeżeli ktoś nie będzie umiał, ja jestem matematyczką, więc podam taki przykład, jeżeli ktoś nie będzie umiał dodawać ułamków, to trochę trudno będzie mu się odnaleźć po prostu w liceum, dlatego pewien poziom z polskiego i z matematyki musi być, ale również oceniamy aktywność na różnych naszych konkursach, w których trzeba wziąć udział i również lubimy ludzi, którzy potrafią i lubią czytać różne teksty literackie i po prostu teksty kultury, którzy chcą coś dla innych dać od siebie po prostu. W takim razie jak wygląda egzamin, bo jest specyficzny. Ósmoklasiści zwykle zdają polski, matematykę oraz język obcy. Co więcej, tylko i wyłącznie na podstawie właśnie tego egzaminu i stopni, bo szkoły państwowe też nie mają oczywiście takich możliwości, ale nie oglądają uczniów, tylko liczą się cyfry. W jaki sposób przeprowadzacie egzamin, żeby wiedzieć, kto właśnie pasuje? Mamy ten polski, mamy tę matematykę, to są egzaminy pisemne. Ale również każda kandydatka rozmawia z naszymi komisjami. Jest to 25-30-minutowa rozmowa na temat jednej z lektur do wyboru. Można sobie ją znaleźć na stronie. I również tam jest tak jakby plan tej rozmowy. Wtedy staramy się poznać tego kandydata, tę kandydatkę trochę bardziej. To jest trzecia część egzaminu, czwarta część egzaminu jest obowiązkowy udział w jednym z konkursów. Tych konkursów jest bardzo dużo, wszystkie wiadomości są na stronie, tam je można znaleźć, zastanowić się, w jakim konkursie chciałoby się wziąć udział. Te konkursy to są często gry terenowe bądź jakieś aktywności,
które będziemy oglądać i oceniać na miejscu, i to jest czasami praca grupowa, czasami praca indywidualna. Myślę, że przez to, że po prostu z nami są dość długo, wtedy mogą oni poznać nas, a my ich. W naszej szkole jest bardzo ważne to, że my traktujemy wszystkie dzieciaki bardzo podmiotowo. To znaczy oni razem z nami tworzą tę szkołę. My ich pytamy o zdanie w niektórych sprawach. My staramy się ich słuchać. Nie zawsze nam to wychodzi oczywiście, ale ja mam nadzieję, że oni wychodzą właśnie z takim przekonaniem, że są w stanie dogadać się z dorosłymi, bo my jesteśmy dorosłymi, którzy słuchają młodszych od siebie i traktują ich po partnersku i razem, tak jak mówię, po prostu tworzymy tę społeczność, społeczność szkolną, razem z dzieciakami, razem z rodzicami, i dla nas to jest bardzo, bardzo ważne. Do szkoły chodzi dzieci, do Państwa szkoły chodzą dzieci z wielu miejsc świata. To jest też bardzo charakterystyczne do szkoły. Czy to jest polityka szkoły, czy tak się zdarzyło? To jest polityka szkoły od wielu, wielu lat. Myślę, że od powstania, czyli od naszej dyrektorki wieloletniej, od Krystyny Starczewskiej, tego się nauczyliśmy. I 13 lat temu powstał program Sprężyna. I co to znaczy sprężyna? To znaczy staramy się pomóc odbić tym dzieciakom z różnych krajów świata. Teraz mogłabym wymienić, i one się znajdują się naprawdę na wszystkich kontynentach, bo to jest i Peru, to jest Kostaryka, to jest Afganistan, Tadżykistan, Irak, Iran, Chiny i naprawdę bardzo wiele innych. Po prostu staramy im się pomóc odbić tak, żeby móc zaistnieć w polskim społeczeństwie, czyli mamy dla nich specjalny program nauki języka polskiego, specjalny program indywidualnych zajęć z innych przedmiotów. I to już nie jest jedna, dwie osoby w klasie, tylko mamy teraz 406 uczniów i uczennic z naszej szkoły i około 60 osób to są osoby niepolskojęzyczne. Mamy też klasę ukraińską, no ona powstała w zeszłym roku w marcu, wiadomo dlaczego. Mamy dla nich specjalny program, mam nadzieję, że oni u nas zrobią maturę, ukończą szkołę i będą mogli zacząć nowe życie. I co roku przyjmujemy około kilkunastu osób właśnie do naszych grup niepolskojęzycznych. Czasami jest to rok zerowy, poświęcony tylko i wyłącznie nauce języka polskiego. Czasami te dzieciaki trafiają do polskich klas, a czasami są w klasach międzynarodowych. I są bardzo znaczącą częścią naszej społeczności, widoczną i znaczącą. W takim razie rozumiem, że nie sposób przygotować się w kilka dni nie tylko do polskiego matematyki, ale jest to po prostu kwestia postawy. Myślę, że brzmi to bardzo ciekawie i dojrzale. Jest to praca wielu, wielu lat. Co więcej, wiele osób, które kończy Państwa szkołę, właśnie ma taki rys chyba zupełnie niesamowity, właśnie takiego zaangażowania społecznego, przekonania, że właśnie nie jest się samym, więc jest to naprawdę sukces. Gratuluję, życzę wszystkiego dobrego. Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy na egzamin do Bednarskiej. Chcecie być sprawczym? Idź na Bednarską. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo. Zapraszamy.